Cześć! Dziś znajdujemy się w gospodarstwie rodzinnym pod Śremem, gdzie poruszymy z gospodarzem bardzo ważny temat, jakim jest naliste zwalczanie chwastów w kukurydzy. Jesteście ciekawi? Zapraszam! Uprawa kukurydzy na kiszonkę dla naszego gościa jest bardzo ważna, ponieważ prowadzi produkcję zwierzęcą. Zapraszam na krótką rozmowę. Prowadzimy rodzinne gospodarstwo razem z rodzicami, z żoną, z dziećmi. Uprawiamy kukurydzę na kiszonkę i na ziarno. To jest areał około 17 hektarów. Do tego jest pszenica ozima, pszenżyta ozime, żyto ozime i owiec. Tomku, tak jakbyś przybliżył nam troszeczkę liczby, ile produkujecie mleka w skali miesiąca? W skali miesiąca około 25 tysięcy litrów mleka. Stado krów liczy 38 sztuk, a dzisiaj w sumie bydła mamy około 110 sztuk. Jaką masz strategię w zwalczaniu chwastów w kukurydzy? Jaki termin stosujesz? Ogólnie zabiegi robimy nalistne w fazie 6-7 liści kukurydzy. Później dokarmiamy ją dolistnie. Próbowałeś kiedyś robić zabiegi doglebowo? Z czego to wynika, że akurat nalistne herbicydy stosujesz? Próbowałem, nie do końca to u nas, na naszych glebach to się sprawdziło, gdyż ziemia jest zbyt gruzełkowata. Gdy jest susza, to się nie sprawdza. Czyli rozumiem, że ta gruzełkowatość, którą sobie ciężko uporać, no, jest rezerwuarem nasion i później zachwaszczenie wtórne się pojawiało, tak? Tak, tak. Ziemia się rozsypywała i nasiona, które znajdowały się w tej ziemi zbrylonej, to zaczęły kiełkować i trzeba było drugi zabieg robić jeszcze na chwasty. Po żniwach robimy zabiegi agregatem ścierniskowym. Później pole jest głęboszowane i wysiany jest popląd międzyściernickowy, zazwyczaj gorczyca z facelią. Na jesień to nawozimy obornikiem w ilości około 35-40 ton. Czyli pełna dawka obornika. Tak. I ten obornik jest przeorany na zimę, a na wiosnę bardzo uproszczona uprawa, przejechanie raz agregatem i siew kukurydzy. A jeżeli chodzi o normę wysiewu, jaką, ile nasion na hektar wysiewasz? 96 tysięcy przy siewie na kiszonkę, 90 tysięcy przy siewie na ziarnie. Jeżeli chodzi o warunki wilgotnościowe, jesteśmy na polu, gdzie ta ziemia jest dosyć przepuszczalna, ale na chwilę obecną chyba wygląda to dobrze. Tak, tak, wilgoci ma dość dużo, trochę zrobiła się zasklepienie na wierzchu przy obfitych ostatnio deszczach, 50 ml było i gwałtowne deszcze były i się zasklepiła trochę ziemia. Zwalczanie chwastów przed Tobą. Jakie chwasty rosną, jakie spotykasz na swoim polu? Bardzo duża mozaika chwastów. Ogólnie komosa, przytulia, rdesty, haber, maki i chwastnica jednostronna, którą nie zawsze idzie do końca zwalczyć przy pierwszym zabiegu i trzeba powtórzyć zabieg. Czyli pełna paleta i wiele możliwości. Wszystko jest. O czym powinniśmy pamiętać i na co zwracać uwagę przy nalistnym zwalczaniu chwastów? Po pierwsze, temperatura podczas wykonywania zabiegu. Zazwyczaj jest to okres, gdzie już temperatury mogą przekraczać ponad 25 stopni. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, pamiętajcie, aby zabieg robić w późniejszych godzinach. W ten sposób unikniemy stresu dla rośliny,
jak i również zabieg będzie skuteczniejszy, ponieważ nasz chwast będzie transpirował i pochłonie substancję czynną. Druga kwestia to faza rozwojowa zarówno kukurydzy, jak i chwastu. Przy czym warto pamiętać, że zwalczanie nalistne zazwyczaj mówimy, że możemy wykonywać do 7-8 liścia, aczkolwiek takim idealnym momentem to jest faza 4-5, ponieważ jak wskazują wyniki badań, wykonanie zabiegów później ma już negatywny wpływ na plon. I to niekoniecznie ze względów na fitotoksyczność, tylko na silną konkurencję ze strony chwastów. Jeżeli chodzi o fazę rozwojową chwastów, dobrze, gdy one są również w początkowych etapach rozwoju, bo wtedy preparaty działają najskuteczniej. Trzecia kwestia to znów się pojawia temperatura, ale tym razem temperatura cieczy roboczej. Jeżeli zabieg będziecie wykonywać wtedy, gdy za oknem już temperatury są wysokie, powyżej 20 stopni, warto pamiętać, aby była jak najmniejsza różnica pomiędzy temperaturą cieczy roboczej a rośliny, aby unikać stresu. Ostatnia kwestia to adiuwanty. Gorąca prośba, pamiętajcie o nich, ponieważ przy zabiegach nalistnych odgrywają one bardzo dużą rolę, podnosząc skuteczność zabiegów. Jest to również ważne i istotne w kontekście takiego chwastu jak komosa biała, która na swojej powierzchni ma naturalną ochronę i tutaj adiuwanty na pewno pomogą nam w skutecznym jej zwalczeniu. Rozwiązań do nalistnego zwalczania chwastów kukurydzy jest kilka. Podam Wam przykład jednego, który charakteryzuje się na pewno wysoką skutecznością. Z czego to wynika? Ponieważ zawiera 4 substancje czynne. Mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron oraz tifensulfuron. Takie podejście pozwoli nam na zwalczenie tych najbardziej popularnych i uciążliwych chwastów. Na pewno jakim są prosowate, rdesty, komosa, psianka czy też zaślarz. Takie rozwiązanie również jest bezpieczne dla kukurydzy. Spośród wszystkich agrofagów chwasty stanowią największe zagrożenie. Niezwalczone potrafią obniżyć plon bardziej niż choroby i szkodniki razem wzięte. Dlatego trzymam kciuki, abyście skutecznie je zwalczyli. Powodzenia!